Ho, 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 mother... Nie mam pojęcia, czy to jest dobry pomysł. Mam taki świąteczny spray. Mało już zostało, chociaż dopiero kupiłem, ale można by coś tym wyszmarować. To jest łatwopalne, tu jest ogień, ale technicznie mogą wybać w kosmos właśnie, no ale. Merry Christmas! A Christmas Horror Story, czyli koszmarna opowieść Wigilina z roku 2015. Dzisiaj będzie takowa recenzja, zupełnie bezspoilerowa. Trochę tam o paru aspektach powiem, ale nie będę zdradzał, bo no 5 lat to jeszcze nie jest aż taki stary film, a w sumie pewnie sporo osób jeszcze nie widziało. Jak kiedyś tam to recenzowałem, chyba jakieś lata świetne temu, czyli coś około 4-5 lat, ale to już taki stary format był i ta recenza tam miała bardzo niski zasięg, więc po prostu sobie robię takie małe odświeżenie. No i dzisiaj wam powiem o tym filmie, bo ja go właśnie specjalnie też odświeżyłem na tę okazję, także w te święta nie będzie wielu świątecznych recenzji, będzie ta i być może jeszcze jedna. Ale na pewno po tym odcinku będzie również podcast, w którym będę wraz z gośćmi dawał fajne polecajki, po kilka, właśnie na głowę, także będziecie mogli stamtąd wyłuskać parę perełek. No i tutaj dzisiejsza recenzja. Generalnie w tym roku, w grudniu, miałem po prostu trochę mniej czasu, więc nie będzie jakoś super dużo odcinków świątecznych, jakichś zestawień, topek i tak dalej, bo też z drugiej strony taka jest prawda, że o większości już powiedziałem, tych dobrych, no może tam jeszcze coś gdzieś zostało, ale to jakieś pojedyncze tytuły, bo jednak połowa minimum tego, co na święta istnieje, to są krapy, jeżeli chodzi o horrory, takie poniżej już naprawdę średniaków, to już wtedy raczej nie warto o nich gadać, ale, ale coś tam jeszcze może się wyłuska, to za rok się uklei jakaś fajna topka jeszcze. Moi drodzy, jeszcze jedno szybkie ogłoszenie na start, bardzo ważne, 23 grudnia, czwartek, jest świąteczny live, który potrwa 14 godzin, startujemy o 13.00, i trwa on będzie do około trzeciej w nocy, będzie multum nagród, więc koniecznie wbijajcie, nawet na chwilę zajrzyjcie, Prawda, będzie ogrom rzeczy do wygrania. Będzie Q&A, będzie można ze mną pograć w różne gierki i będzie na pewno zajebista zabawa, także link zostawiam również w opisie, bo to już jest wszystko ustawione, przygotowane. Ustawcie sobie przypominajkę i po prostu wpadajcie. Koszmarna opowieść Wiglina to horror, tak z całą pewnością, wyreżyserowany przez gościa, który był producentem wielu horrorów, na przykład Drogi Bez Powrotu, Któreś Tam Piły. Istoty, istnienia też jak się nie mylę. Generalnie z reżyserią za to miał dużo mniej do czynienia, bo w sumie zrobił coś tam, jeżeli chodzi o serial. No i ten film, o którym dzisiaj mówię, no to w sumie jego pierwszy pełnometrażowy film, jeżeli chodzi o reżyserię, właśnie tak także może nie jest to gość, który akurat na tym stanowisku ma wielkie doświadczenie, ale ja uważam, że całkiem nieźle to wyszło i w miarę przyjemnie się to ogląda, chociaż ma gdzieś tutaj elementy humorystyczne też. Ale to jest podzielone na kilka historii, więc jakby ten humor tak naprawdę głównie zawarty będzie w jednej, ale też nie jest to taka typowa antologia, którą możecie kojarzyć, bo na przykład często są takie zlepki filmowe właśnie na przykład na Halloween czy właśnie na święta. I tam to działa tak, że jest kilka krótkich metraży i po prostu leci jeden po drugim. Jeden się kończy, zaczyna się następny. A tutaj, o ile faktycznie są cztery różne osobne historie, i można by mówić, że to są cztery różne krótkometraże, to jednak one się między sobą przeplatają i można odczytywać to tak, że to się dzieje w tym samym czasie cały czas, tylko po prostu gdzieś tam w innych lokacjach i z innymi postaciami. Więc generalnie trochę inny koncept, ale nadal historie są odrębne zupełnie, można powiedzieć, od siebie. No i na dokładkę mamy jeszcze, można powiedzieć, w cudzysłowie taką piątą historię. Bo głównie chodzi o to, że siedzi gościu w radiu no i sobie komentuje wydarzenia właśnie odnośnie swojego miasteczka, w którym pracuje. No więc troszeczkę w sumie można było z tego zbudować taką narrację, na przykład do wszystkiego, jakieś takie podkreślenie czy dopełnienie, a to jest trochę inaczej potraktowane i po prostu, no tak jak mówiłem, lekko zalatuje inną historią, ale nie traktowałbym tego jako taki pełny, pełny metraż w cudzysłowie, w tych krótkich metrażach, że, że to jest taka pełna, indywidualna, że tak powiem, autonomiczna historia. Która od A do Z gdzieś tam jest zamknięta tak jak reszta, tylko po prostu właśnie taki dodatek. No i w sumie dodaje do takiego fajnego klimatu, no bo siedzi sobie gościu, jest tak kameralnie, ma tam lampeczki pozawieszane no i za szybą sobie komentuje właśnie różne wydarzenia. I można by troszeczkę może więcej jeszcze klimatu dziabnąć, że tak powiem, do, do tych innych jak bo... Okej, okay, no niby jest zima, niby mamy tę otoczkę świąt, cały czas tak naprawdę głównym antagonistą tutaj będzie Krampus, bo jeszcze nie wspomniałem. Ale też nie we wszystkich historiach, bo mamy tutaj na przykład również złe elfy, y, które będą walczyły z Mikołajem. I mamy też motyw Podmieńca, który już znamy z horrorów, chociaż on już bardziej wyśmiechany stał się po tym, jak ten film powstał. Bo akurat było na przykład kiedyś tam na maratonie z lasu, to był polski tytuł, czyli The Woods. Później mieliśmy Impostora tam 2018-19, no ale to było 2015. No i oczywiście my też doskonale jeszcze kojarzymy. Dosyć popularny horror o również Krampusie, tylko inny tytuł: Krampus Dwóch Świąt. Akurat ten stoni kolet. No i właśnie i tamten, i ten, o którym dzisiaj mówię, wyszły oba w 2015, więc wtedy taki mały boom był na Krampusa. sobie powiedzmy, ale tylko ogólnie wielu horrorów o, o tej bestii chyba w sumie nie ma. No i generalnie. Uważam, że dosyć podobnie poziomy się tutaj układają, jeżeli chodzi o te oba filmy, że chyba oceniam je nawet tak samo, jak się nie mylę, bo Krampusa też kiedyś recenzowałem, y, Ducha Świąt, więc możecie je znaleźć na kanale i też w jakiejś topce na pewno był, a tutaj dzisiaj o tym drugim troszeczkę. No ale mówiłem jeszcze o tym klimacie, o tej zimie, niby wszystko fajnie, gdzieś tam jest ten śnieg, może momentami on jest sztuczny, czy coś, wtedy nie ważne, czy to nawet była faktycznie sceneria w zimę kręcona, czy nie, chociaż y, y, mówię o tym, bo miałem takie... Lekko dwuznaczne odczucia, że na przykład jest bohaterka w środku lasu, wiemy, że tam jest mróz najprawdopodobniej, jednak ten śnieg się utrzymuje, ona sobie zdejmuje tam kurteczkę na krótki rękaw, popyla. No nieźle, nieźle to, to wyglądało. No, bardzo ciepło musiało być, ale na przykład jest takie ujęcie, mamy taki wysoki bardzo blok i widzimy, że pada śnieg. Właśnie tak kamera sobie stoi przed tym blokiem, ale widać, że to jest śnieg wklejony po prostu w kompie, to jest taki CGI. I sobie dlatego wtedy myślę, że okej, okay, z jednej strony fajny klimacik świąt, a z drugiej strony dostajemy jakieś takie ohydne, bym powiedział, efekty. Znaczy nie oszukujmy się, większość na to nie zwróci uwagi, odbierze, że to prawdziwy śnieg, ale generalnie no, no, no śnieg w kamerze by tak nie wyglądał, bo musiało tam naprawdę jakieś niesamowite oświetlenie popracować, żeby taki kadr osiągnąć i wtedy może prawdziwy śnieg by tak wyglądał, ale to widać, że to jest sztuczne, więc czasami miałem takie... Wahania nastrojów, ja to ujmę, że po prostu nie pasuje mi ten śnieg, czy, czy, czy w ogóle czy, czemu im tak ciepło. Ale wracając już do naszych historii, mamy na przykład rodzinę czarnoskórą, która boryka się właśnie z motywem podmieńca, bo ktoś w lesie podmienił im syna na jakąś tajemniczą, dziwną istotę, która zaczyna się... No dosyć niefajnie, miło zachowywać i generalnie przestaje do dzieciak cośkolwiek w ogóle mówić, więc jest to trochę podejrzane na pewno. Dalej, mamy historię grupy powiedzmy na nastolatków, bo tam cztery osoby, którzy muszą wejść w jakieś takie, znaczy w teorii krypi miejsca, ale tak naprawdę to jest szkoła, która sobie normalnie funkcjonuje, tylko teraz jest zamknięta, bo jest Wigilia, ale coś tam makabrycznego się wcześniej wydarzyło i oni... Tam chyba to byli coś studenci po prostu dziennikarstwa. Tam biorą kamerkę i laseczka sobie prowadzi, powiedzmy, taki odcinek, nagrywają tam po prostu o tej historii, co tam się działo i tak dalej. No i rodzi się nam z tego taki Grave Encounters, bo raczej wszystkie drzwi są pozamykane i w każdym oknie są kraty, więc jakby no nie ma siły, nie ma bata na wariata, jak to mówią, żeby wyjść stamtąd, żeby się wydostać. Więc trochę taki motyw Grave Encountersa, właśnie prze przesuwających się ścian i jakby niemożności wyjścia. Dalej, trzecia rodzinka. Tym razem biało-skórych. Powiedziałem tak naprawdę tylko te kolory skór dla odróżnienia w ogóle historyjek. Która jedzie na święta do swojej tam ciotki, i generalnie tak naprawdę nawet ona ich nie zaprosiła, tylko trochę się wepchali. No tam konflikt rodzinny, można tak w skrócie powiedzieć. No i jeszcze jest czwarta historyjka z Mikołaj walczy z elfami i to jest ta historia właśnie taka trochę ala komediowa, ale też gore. tam naprawdę głowy lecą, tam krew się leje, czasami jest trochę kiczowato i sztucznie, bo to też nie był jakiś kolosalnie duży budżet, ale właśnie to jest jedna historia, w której tak no widać, że już sobie je robią, a w innych jest trochę bardziej na poważnie no i tego Krampusa to tak naprawdę głównie będziemy mieli właśnie w dwóch historiach, czyli tutaj w walce z Mikołajem no i w tej rodzince, która jedzie do tej ciotki bo jakoś tam się konfrontacja będzie musiała odbyć po prostu ale trzeba też przyznać, że przez długi, długi czas tego filmu ten krampus jest utrzymany w totalnej, jakby w cudzysłowie znowuż tajemnicy. Dlaczego w cudzysłowie? No, bo po pierwsze, on jest na plakacie, więc widać z czym będziemy mieli między innymi do czynienia. Po drugie, jest w zwiastunie. No, a po trzecie. Jakby każdy już o tym mówi dużo wcześniej, zanim on się jeszcze pojawia, że krampus, krampus, zbudziliście krampusa. Ale tak naprawdę, krampus po prostu przychodzi w konkretnym. Dniu, a bardziej w sumie w nocy i robi pogrom, i rozpieprza wszystko na swojej drodze i, i morduje. No i generalnie trzeba trochę taki koncept Until down mamy tutaj czy ostatniego Resident Evil'a, który był w kinie. Że przetrwać noc bohaterowie muszą, bo tak naprawdę rano już akcja uspokoiła, ale wiadomo, przez noc może dużo szkód narobić, dużo ludzi zamordować. No więc ponownie w cudzysłowie, jest on utrzymany w takim cieniu przez znaczną część sensu, przez lwią część tego horroru. No i. Z jednej strony ja myślałem na początku, znaczy ja już to kiedyś widziałem ten film, więc pamiętałem akurat, ale tak parę lat temu właśnie jak oglądałem pierwszy raz też tak pomyślałem, że on jest pewnie utrzymany w tej niewiedzy tak długo, tak długo nam go nie pokazują, bo pewnie budżet ssał aż po same kule i ten Krampus wygląda jak totalna kicha jedna wielka, ale w zasadzie nie, szczerze wygląda tak całkiem okej, okay. trochę inaczej niż w tym Krampusie z Toni kolet, właśnie. Bo tam trochę inaczej kolorystycznie, tam chyba był ciemniejszy, czy bardziej taki szary, już nie pamiętam dokładnie. Tutaj mamy takiego białego krampusa. Generalnie jak ktoś nie kojarzy, no to krampus to jest gdzieś tam jakaś austriacka. Em, folklor cuda na kiju legenda niech będzie. Jakaś postać, która ma kozie rogi. No i jest taki tutaj dopokowany po prostu, i wiadomo, wygląda dosyć złowieszczo i... Kara małe dzieci, które były. znaczy małe dzieci. Kara dzieci, które były niegrzeczne w ciągu roku. To taka kontra do Mikołaja, który oczywiście daje prezenty. No i tutaj też ta kontra rzeczywiście Mikołaja z Krampusem będzie. To też w sumie nie jest spoiler, bo to już w pierwszej scenie jest, że tak powiem, zapowiedziane, że. Ej, będzie bitka Krampusa z Mikołajem. No i to faktycznie będzie w ostatniej sekwencji. I całkiem dobrze się powieje na tym filmie, muszę przyznać. Przyjemnie mi leciało, Chociaż ciężko było się z kimkolwiek utożsamić, bo mamy te różne historie. I... Nie mamy zbytnio czasu dla tych postaci, ale z drugiej strony nie jest aż tak płytko zawsze. Chociaż w większości jest, są takie postacie, żeby były, ale na przykład właśnie ta rodzinka czarnoskórych, kurde, historia ojca, jak zaczęła być troszeczkę rozwijana, no to nawet na tej postaci gdzieś tam byłem w stanie się chwilę bardziej skupić i mówię, o, coś tam psychologicznie budują tutaj lekko. No bo wiadomo, to, to nie jest film, w którym będzie budowana ta psychologia postaci, czy, czy, czy głębia fabularna, to raczej po prostu jest taka bardziej rozwałka świąteczna, że miło fajnie spędzić czas, ale. Potrafi też wzbudzić grozę ten film, to trzeba przyznać. Oprócz tego śmiechu, gdzie tam Mikołaj napieprza się z elfami, bo elfy padły powiedzmy ofiarą takiego zaklęcia. No to, to wszystko jest powiązane znowu gdzieś tam z tym Krampusem właśnie. No i zamiast być dobrym i fajnymi, miłymi elfami, co chcą zejrzeć Mikołaja po prostu, więc on im obcinałby. No tak, takie fajne rzeczy. Ale ta historyjka w tej szkole właśnie z Grave cantersowymi dzieciakami, ona potrafi gdzieś tam włos troszeczkę na karku chwilowo zjeżyć, bo nawet był tam taki jumpscare. W ogóle to jest pierwszy jumpscare w tym filmie którego się totalnie nie spodziewałem. Mimo, że już ten film widziałem, to zapomniałem, że to będzie w tym miejscu. I jeżeli już faktycznie robić jumpscary, to takowy jak tutaj miał sens, uważam, bo gdzieś tam skupiamy uwagę widza na troszeczkę czymś innym, gdzieś tam postać patrzy w dal, powiedzmy, i coś tam próbuje się doszukać, a nawet nie widzimy na co patrzy, bo jest tak kamera ustawiona, że jest ściana jeszcze przed nami. A ten jumpscare wywala totalnie z jednej strony, totalnie niespodziewanie przy okazji, więc to jest fajne. Tak to można budować, a no później to było jeszcze kilka jumpscarów, różnie to, to wychodziło. Były lepsze, były gorsze, wiadomo, jak to w horrorach, no nie oszukujmy się, czasami się ich nadużywa, ale tutaj jest tak w miarę, w miarę. No i przez sporą część tego filmu myślałem, że zapamiętałem te produkcje trochę słabiej, a że teraz podoba mi się bardziej, że ej, kurde, to jest w sumie dobre. Kiedyś tam chyba dałem właśnie szósteczkę, na 10 mówię, ej, to ma nawet potencjał na 7 No ale właśnie przyszły te zakończenia, w których, okej, okay, jest kilka twistów popularnych, których naprawdę, no większość się na pewno nie będzie spodziewała, bo jednak potrafi tam zamiotać akcją pod koniec I, i ta bitka z Krampusem też jest fajna, tutaj nie będę nic mówił, absolutnie kto wygrał i tak dalej, ale tam są w różnych historyjkach różne twisty właśnie, ale z drugiej strony czasami czuć taki niedosyt, czy taki może nawet lekki zawód, że no, to tak się kończy z takim y, lekkim, że tak powiem może nawet niedopowiedzeniem bo to w sumie jest nawet na plusy niekiedy ale z brakiem jakiegoś takiego polotu, że jakby Wydaje nam się, że ta historia prowadzi do naprawdę jakiegoś, nie wiem, może mrocznego zakończenia, do, do czegoś takiego bardziej angażującego, a dostajemy takie okej okay, zakończenie, które jest takie, znowuż, to ciężko znaleźć określenie, więc powiem, ni w pizdę, ni w oko, czyli coś na poziomie średniego po prostu i, i nie, nie wyrzuca nas z kapci, tak? Nie, nie, nie urywa dupy, więc. Skoro nie wyskakujemy z kapci, to, to raczej też nie postawimy tutaj siódemeczki, chociaż oczywiście to jest moja perspektywa i moja opinia. Jestem ciekaw jak wy się zapatrujecie na ten film, jeżeli w ogóle go widzieliście. Oczywiście kto oglądał, no to koniecznie piszcie w komentarzach jak wam się podobało. Jeżeli miałbym wybrać moją ulubioną historię tutaj, to byłoby trochę ciężko, ale na pewno ta rodzinka, która miała podmieńca, dzieciaka podmieńca, no to mówię, to już jest trochę wyśmiechtany motyw, ale te horrorki głównie powstawały albo gdzieś tam, w tym samym roku, nawet co ten, albo później, więc wtedy to jeszcze był powiedzmy całkiem, całkiem świeży motyw, i w sumie to było nieźle ugrane, właśnie, bo ojciec tutaj był postacią, która jakoś tam potrafiła trochę zaciekawić. Z drugiej strony na pewno mi się podoba ta rozwałka Mikołaja versus Selfie, to jest piękne, tylko tam trochę w efektach, chociaż jest naprawdę brutalnie, to, to troszeczkę czasami, no sztucznie, ale tak jak mówiłem, no też akces z tym śniegiem komputerowym, no tam, tam widać braki, niedoskonałości, niedociągnięcia, ale to raczej sobie tłumaczymy po prostu budżetem, chyba bez większych niespodzianek. No i ta historyjka w szkole, gdzie tam potrafiła czasem włos zjeżyć, fajna taka historia nastolatków w sumie, więc tutaj ciężko wybrać jedną naprawdę taką najlepszą, ale tą, o której jeszcze nie powiedziałem tak naprawdę, czyli właśnie historia z tą ciotką, to to jakoś mnie tak mało zaangażowało, mimo że tam też był Krampus i tam też jest fajny twist popularny. ale takim właśnie powiedziałbym trochę sentymentalnym może tutaj jakimś odczuciem darze właśnie tego gościa w radyjku, gdzie siedzi sobie. Kiedyś był też taki horror Penthouse, nie, nie pamiętam jak to się nazywało, jak sobie przypomnę, to tu wam wyświetlę teraz, gdzie praktycznie lwia część filmu, siedziała w takiej konwencji, że gościu właśnie siedzi w radiu i coś opowiada, a gdzieś tam jakieś zagrożenie z wszech i wobec, z każdej strony czyha na niego i tak naprawdę większość, większość siedzi i, i coś tam się dzieje w tym jednym miejscu, jest tak mega, mega kameralnie, a dopiero później na chwilę zmieniamy miejsce akcji, czy po prostu on się zaczyna przemieszczać po jakichś tam pomieszczeniach. Więc ja lubię takie klimaciki, także tak naprawdę nie mam jednej ulubionej historii, ale mam tą najmniej ulubioną z ciotką, więc tak bym powiedział. A reasumując całość, no to ode mnie jest to właśnie, tak jak jednak zapamiętałem, tak, tak też faktycznie po tych paru latach jest... Szósteczka na 10, więc uważam, że to jest taki niezły świąteczny horror, można jak najbardziej obejrzeć, ale polecam też tego drugiego Krampusa z więc chyba w sumie tyle, jeszcze generalnie mogę zaprosić was po prostu na odcinki, które robiłem w zeszłych latach, zostawiam wam linki w opisie i w przypiętym komentarzu, tam było top 3 świątecznych horrorów na pewno rok temu, tam była też jakaś recenzja, może nawet więcej niż jedna, bo już nie pamiętam dokładnie i lata, lata wcześniej też robiłem różne rzeczy, też to są takie stare materiały, takie wiecie, takie A, ale, ale do tych sprzed roku szczególnie tam zapraszam, więc jak chcecie coś jeszcze wyłuskać, to jak najbardziej znajdziecie takowe rzeczy u mnie, ale jeszcze przypominam właśnie, że będzie podcast dwa dni po tym odcinku opublikowany, więc tam będą fajne rzeczy. Będzie dosyć e, krótko i na temat mam na, taką nadzieję przynajmniej, bo, no, bo będą po prostu krótkie polecajki ode mnie i od gości. Także zapraszam, śledźcie mnie jeszcze koniecznie na Instagramie, tutaj teraz się wyświetla i na Discorda zapraszam serdecznie również, wbijajcie galeria horroru. No i wesołych świąt wszystkim życzę, Merry Christmas, ho, 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 prezentów. Jak najmniej ruski i do zobaczenia w kolejnych. Cześć. <śmiech> <śmiech> Kurwa, wylałem wosk do czapki. Ja pieprzę. How did it happen? I don't. Know. 磨火火。